witamy Was w kolejnym odcinku UMED Science. Dziś będzie bardzo kobieco, o bardzo tajemniczej chorobie dotykającej właśnie nas, kobiety. Porozmawiamy o endometriozie. Naszymi gościniami będzie pani dr Maria Schubert oraz lekarz Kasia Kwas. Zapraszamy Was zatem do świata nauki. Chodźcie z nami! Pierwszy przypadek endometriozy opisano ponad 300 lat temu. Jesteśmy w wieku XXI i wciąż ta choroba jest dla nas wyzwaniem. Jak definiujemy endometriozę? Szacuje się, że w Polsce to około 3 miliony pacjentek, a na świecie około 200. Czyli całkiem sporo. Jeśli chodzi o charakterystykę endometriozy, to mówimy tutaj o nabłąku wyściełającym jamę macicy, czyli komórkach endometrium, które lokalizują się poza jamą macicy, czyli na przykład w jajnikach, w jelitach, w mięśniu macicy, czasami w bliźniepocięciu cesarskim, a nawet w płucach czy też w siatkówce oka. Te komórki endometrialne, one lubią się tam zagnieżdżać i powodują ogniska endometrialne, które są czynne hormonalnie, no i niestety powodują nam przewlekły proces zapalny. Często słyszy się o tym, że choroba ta jest bardzo tajemnicza. Skąd ta tajemniczość wynika? Wynika to z tego, że pomimo iż tą endometriozę badamy od paruset lat, prawie 300, niestety nadal nie wiemy, co powoduje tą endometriozę. Mówi się, że endometrioza to również choroba tysiącu teorii i tak naprawdę mamy główne 5 teorii, które mogą określać nam patogenezę endometriozy. Pierwsza, najważniejsza, to teoria wstecznej menstruacji Samsona i mówi o tym, że kobieta podczas miesiączki, podczas złuszczania nabłąka endometrium, również wstecznie przez jajowód te komórki docierają do jamy otrzewnej i tam zagnieżdżają się, tworząc ogniska endometrialne. Mówimy również o teorii chociażby hormonalnej, gdzie ogromny udział mają estrogeny. Wspomina się często o terapii genetycznej oraz immunologicznej, która dotyczy przede wszystkim deficytów immunologicznych i kumulowania się tych komórek endometrium w miejscach dla nich nieprzeznaczonych. No i nie zapominajmy oczywiście o teorii środowiskowej, czyli tej dotyczącej diety oraz stylu życia. Niska świadomość objawów endometriozy powoduje to, że są pewne trudności diagnostyczne i czasem na diagnozę tej choroby czekamy nawet 10 lat. Na jakie symptomy kobieta powinna zwrócić uwagę? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że są absolutnie typowe objawy endometriozy. To są bolesne miesiączki, bóle w drugiej fazie cyklu. Te dziewczyny przychodzą i mówią, po owulacji zaczyna mnie boleć i boli aż do miesiączki. No i kolejnym takim objawem, które część populacji ma, a część nie ma, jest niepłodność. Więc te trzy objawy, czasem do tego można dołożyć bóle w trakcie współżycia, to są naprawdę typowe objawy endometriozy. I po tych objawach endometriozy powinniśmy rozpoznać naprawdę bardzo szybko. Natomiast jest pewna grupa pacjentek, bardzo mała, ale jednak, która przychodzi z zupełnie innymi objawami. Z zespołem jelita drażliwego, ze stałymi parciami na mocz. One wynikają oczywiście z lokalizacji tej choroby w trochę innych miejscach niż typowo zazwyczaj na otrzewnej ściennej. Niemniej również przyczyniają się do tego, że być może część tych przypadków jest rzeczywiście późno rozpoznanych. A dlaczego tak późno są rozpoznane? Przede wszystkim dlatego, że część z nas, lekarzy, bagatelizuje objawy związane przez pacjentki. To pokazało badanie z tego roku opublikowane, że około 84% lekarzy, słuchajcie, z UK, czyli z Wielkiej Brytanii, kompletnie nie słucha tego, co pacjentka mówi na temat bolesnych miesiączek. Świetnie, że pani doktor to powiedziała, bo często słyszymy, że to, że nas boli, to po prostu taka nasza uroda. A już w 2022 roku prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że choroba, jaką jest endometrioza, dotyka nie tylko kobiet, tylko całego społeczeństwa. I stwierdził, że to priorytet dla tego kraju, czyli Francji, aby wprowadzić odpowiednie, rzetelne terapie dla kobiet. Jak to wygląda w Polsce? Jaka jest sytuacja terapeutyczna w naszym kraju? Przede wszystkim Francja, jako kraj tak naprawdę europejski, ma ten sam problem, który mamy my. To znaczy jest to choroba, która może rzeczywiście powodować niepłodność i stąd powinna być rozpatrywana jako choroba taka ogólnospołeczna. Natomiast umówmy się, większość objawów, z którymi pacjentki przychodzą, to jest po prostu ból i my na ten ból powinniśmy być wyczuleni. I akurat z bólem w endometriozie myślę, że radzimy sobie w Polsce całkiem nieźle.
zwłaszcza że mamy szereg leków dostępnych zarówno przeciwbólowych, jak i leków hormonalnych, wyciszających, wygaszających endometriozę. Natomiast część z nich pacjentki po prostu niekoniecznie akceptują i to jest, myślę, główny problem leczenia w Polsce. Pacjentka, słysząc leczenie hormonalne, niekoniecznie chce od razu to leczenie dostać. Więc rolą naszą, rolą lekarzy, jest przekonanie pacjentki do tego, że jest to leczenie rzeczywiście pierwszego rzutu, że jest to leczenie, które jej pomoże i do tego leczenia hormonalnego powinniśmy jej również dorzucić tak zwane postępowanie całościowe, czyli dietę, wysiłek fizyczny, ewentualnie konsultacje innych specjalistów. Pracuje pani doktor w klinice ginekologii i towarzyszy pani doktor codziennie, można powiedzieć, pacjentkom, którym towarzyszą bóle powiązane z endometriozą. Jakie badania prowadzą państwo, aby poprawić stan jakości życia tych kobiet? To jest bardzo dobre pytanie, bo badania prowadzone w naszej klinice, w naszym uniwersytecie są, słuchajcie państwo, badaniami, które były zapoczątkowane wiele, wiele lat temu. To właśnie w Łodzi pan profesor Palatyński rozpoczął tak naprawdę taki ogólnopolski trend badań nad endometriozą. To było bardzo, bardzo dawno temu, wydaje się, bo lata 70. ubiegłego wieku. I z dumą tak naprawdę kontynuujemy te badania, dlatego że endometrioza jako taka, myślę, że cały czas wymaga bardzo intensywnych badań. Te badania, które my aktualnie prowadzimy, skupiają się tak naprawdę na dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jest dolegliwości bólowe, wzrost świadomości pacjentek związany z dolegliwościami bólowymi miesiączkowymi, a drugi kierunek badań to są badania molekularne, ukierunkowane na patogenezę choroby i jej związek, taki bardzo wąski kierunek badań, jej związek z rakiem jajnika. Bo niestety, może to nie jest jakby taki ogólnie znany fakt, ale część pacjentek z endometriozą zachoruje kiedyś w przyszłości na raka jajnika. To jest bardzo mały procent, w granicach 1-2%, ale jednak i naszym zadaniem jest wyłonić te pacjentki, które będą miały zwiększone ryzyko nowotworu. Czy widzi pani doktor światełko w tunelu na opracowanie leku, który miałby być skierowany właśnie do kobiet z endometriozą, który leczyłby przyczyny, a nie tylko objawy, w szczególności te bólowe? Pytanie, czy będzie taki lek? Dlatego, że jest to choroba niestety wieloprzyczynowa i my jeszcze tej przyczyny dokładnie nie znamy. Czy to jest zaburzenie genetyczne, czy to jest współudział czynników środowiskowych, my na różne te rzeczy potrafimy w tej chwili wpływać. Natomiast uważam, że jedynego leku na endometriozę dla wszystkich pacjentek łącznie po prostu nie będzie. Natomiast mamy bardzo dużo leków i bardzo dużo badań w tej chwili, które pozwolą ukierunkować leczenie dla każdej konkretnej pacjentki. To jest tak zwana tailored therapy, czyli terapia ukierunkowana na pacjenta. I nad tym właśnie w endometriozie współcześnie pracujemy. Czego innego będzie potrzebowała pacjentka z niepłodnością, czego innego pacjentka z zaawansowaną postacią choroby zajmującą miednicę mniejszą, a czego innego pacjentka z bólem miesiączkowym. Także tu musimy rozgraniczyć, nie będzie jednego leku, ale myślę, że będziemy w stanie pomagać każdej z pań, która ma endometriozę. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniała pani doktor, działania kliniki skupiają się głównie na tematyce endometriozy. Właśnie z panią doktor stworzyłyśmy ostatnie badanie ankietowe, ogólnopolskie i oczywiście w pełni anonimowe, dotyczące skuteczności leczenia oraz diagnostyki bolesnych miesiączek. Dlatego, jeśli któraś z was kobiet, która nas dzisiaj ogląda, ma problem z bolesnymi miesiączkami, serdecznie zapraszamy was do wypełnienia 10-minutowej anonimowej ankiety. Kod QR powinien się tutaj gdzieś pojawić. Każdy wasz głos jest niezwykle ważny, będzie pomagał na pewno w edukacji oraz, mamy nadzieję, w kreowaniu nowych standardów diagnostycznych i terapeutycznych. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy was do śledzenia kanału Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i do podglądania naszych kolejnych odcinków. Do zobaczenia!